Siemanko, z tej strony Emdziak! Gra wyjdzie do połowy tego roku, czyli 30 czerwca to jest kompletnie ostatni termin, kiedy musi wyjść gra na Steama. Źle się zestarzało, co nie? Muszę was przede wszystkim przeprosić w tym filmie, bo nie oszukujmy się, ale obiecywałem wam to, że gra wyjdzie do połowy roku, ale okazało się, że tworzenie gier komputerowych jest znacznie bardziej skomplikowane niż mi się na początku wydawało, więc wpadłem na bardzo dużo różnych ścian i problemów po drodze, które uniemożliwiły mi zrobienie tej gry tak jak chciałem, w takim terminie, w jakim wam początkowo obiecywałem, więc postanowiłem ostatecznie przenieść ten projekt troszkę w głąb 2024, no i teraz data premiery jest szacowana na do końca 2024 roku, co nie oznacza, że wyjdzie ta gra w grudniu, mam bynajmniej taką nadzieję, ale nie chcę znowu wam czegoś obiecywać, żeby później znowu musieć was przepraszać. Przede wszystkim wszystkie plany sypnęły się już na etapie tworzenia samej gry, ponieważ dużo rzeczy, których ja nie potrafiłem zaprogramować, postawiło mi naprawdę bardzo ciężką ścianę, która była ciężka dla mnie do ominięcia i było wiele rzeczy niedokończonych, wiele rzeczy niezrobionych, więc ostatecznie po prostu postanowiłem, że zamiast puszować wszystkie swoje możliwości na to, żeby wydać tę grę niedokończoną albo nie taką, jaką bym chciał, wolałem przenieść datę premiery w głąb 2024, bo prawda jest taka, że trailer miał się pojawić już w maju i tak naprawdę na etapie, kiedy już w maju nie pojawił się trailer, ja osobiście wiedziałem, że się nie wyrobię do połowy roku. Wam jeszcze o tym nie mówiłem, bo jednak liczyłem na to, że może gdzieś dam radę, może to przesunąć tylko o miesiąc do przodu, że na przykład w lipcu wyjdzie gra albo coś tego typu. No ale jak widać, nie wszystko poszło zgodnie z planem, no i jest jak jest, ale nie przychodzę do was tylko ze złymi wiadomościami. Przede wszystkim najważniejsza informacja dzisiejszego dnia, jaką mam wam do przekazania, to to, że Galactic Foxes łączy siły razem z Max Studio, ludźmi odpowiedzialnymi za Binary Escape. Dlaczego taka decyzja? Głównie ze względu na to, że widzę, że samemu nie poradzę sobie z tym projektem i zapytałem się chłopaków od Max Studio, czy nie chcieliby mi pomóc z tym projektem, doprowadzić go do skutku. No i generalnie ostatecznie wywiązała się z tego kooperacja, dzięki której ja nie jestem już głównym programistą. No ale ma to też troszkę negatywów. Mimo to, że gra była już na bardzo zaawansowanym poziomie tworzenia, że tak powiem, od strony programistycznej, ostatecznie przenosimy się z Unreala na Unity, więc większość gry będzie musiała być teraz przepisana na czysto. Oczywiście modele, które mieliśmy gotowe, wszystkie przejdą po prostu dalej i tej części nie musimy powtarzać, więc gra zrobi spory krok do tyłu ze względu na to, że będziemy musieli jakby zaprogramować ją na nowo, ale basically nie straci na tym prawie nic, a wręcz przeciwnie. Będzie teraz to programować Kubowski, który jest znacznie lepszym programistą ode mnie i przede wszystkim ogarnia bardzo dużo podstaw, których ja nie ogarniam, bo uczyłem się na bieżąco z tym projektem, więc gra pójdzie bardziej do przodu i związane z tym jest też to, że w końcu dzisiaj podam wam nazwę tej gry. Było bardzo dużo propozycji waszych zgadywanek co do tego, jak nazywa się projekt WD, ale nikt nie był blisko i nikt nie zgadł. Nazwa projektu WD to Whispering Death, czyli szepcząca śmierć. Już teraz jesteście w stanie wejść na kanał Galactic Foxes i obejrzeć nowiutki trailer, który zapowiada także stronę na Steamie, która też została opublikowana i możecie pójść, zobaczyć screeny, zobaczyć tam też trailer, no i dowiedzieć się nieco więcej, a przede wszystkim mam nadzieję, że dodać moją kochaną grę do listy życzeń. Nie zapominajmy też o tym, że strona wd.galacticfoxes.com nadal istnieje i teasery nadal tam się pojawiają. I tak wam podpowiem, że chcecie tam zajrzeć. A więc w największym skrócie, jestem w stanie aktualnie być przekonany, że projekt WD idzie w dobrym kierunku. Wiem, cały czas mówię projekt WD, Whispering Death. Razem z Max Studio jesteśmy w stanie ten projekt stworzyć na poziomie, który nie był w stanie być osiągnięty tylko przy pomocy mojego programowania. I myślę, że ten projekt bardzo dużo zyska na tym, ze względu na to, że połączymy siłę. Pamiętajcie, obczaić też grę Max Studio, czyli Binary Escape, o której w sumie jakiś czas temu nagrywałem nawet film, że taka gra powstaje od polskiego studia. Obczajcie trailer, śledźcie wd.galacticfoxes.com po nowe teasery,
No i przede wszystkim dodajcie moją grę do listy życzeń na Steamie. Pamiętajcie, że naprawdę wkładam bardzo dużo czasu i pracy w to, by ten projekt się udał. Jest to naprawdę spełnienie moich marzeń i mam nadzieję, że razem ze mną będziecie dalej śledzić drogę Whispering Death i będziecie razem ze mną kontynuować tą podróż aż do pełnego wydania. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że taki mały film informacyjny się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Do zobaczenia na stronie Steam Whispering Death.